nie wierzę, dało się zrobić na przykładzie fasoli, że jesteś po to, by przedłużyć gatunek i że przodkowie twoi przypominali dzisiejsze mopy w niewoli. Przed spiskiem nasunów propagandy tej teorii każdy wiedział, że jest stworzeniem Bożym, że dla ciebie, abyś był zbawiony, się tak bardzo upokorzył, przybrał ciało ludzkie, wybrał ubóstwo i na krzyżu się położył po to, abyś był zbawiony, a nie potępiony. Zwyciężył w ten sposób wszelkie demony, szatany, a także ty w imię Pana z wielką wiarą rzucisz wroga na kolana. Każda w życiu rana lub gdy choruje mama, kiedy jesteś sam lub kiedy jesteś sama, twoje życie nie jest filmem, chociaż zajmie tylko chwilkę. Twoje życie nie jest filmem, chociaż zajmie tylko chwilkę. Wiem, że jest inna niż kiedyś, już nie jest takie dziwne i bez sensu. Masz zmiany w sercu, w sercu. Moje życie nie jest filmem, nie jest filmem, chociaż zajmie tylko chwilkę. Odwiedzam przyjaciela nie przez próg, twierdzi nie istnieje świat duchowy, a na końcu to już tylko grób. Jednak wierzę w przesądy i w zabobony, taki paradoks, przyjaciel nieuzmysłowiony. Wierzy w ewolucję, choćby mu rzetelny archeolog prawdę to wyłożył. Pewnie machnąłby ręką, gdyby nie, że wyłożył. Przyjaciel, co Bóg błądzi, drugi za niego ręce złoży. Publicznicy twierdzą, że im się nie zdarzy, gardzą tym, co potępiło Judasza i Iskariota. Czy z Ewangelii Łukasza znają rzeczy istotne? Przecież mówią o niezdradzie i szacunku. Mało wiedzą też na temat pocałunku Judasza i Iskariota. Sam za przyczynę zawierają ich zwroty tyle, a w teledyskach jeszcze robią groźną minę. Twoje życie.